Cześć, cześć, moi drodzy Wikingowie. Witam was w kolejnym odcinku z Valheima. Oczywiście, moi drodzy, ostatnim razem wspominałem wam o modyfikacji pozwalającej, no cóż, wzmocnić nieco konkurencję. Tak jest, to znaczy mobki, wszelkie wroże elementy. Moi drodzy, mówiłem tutaj o Creature Level and Lot Control. Proszę bardzo, taką modyfikację można sobie zarzucić. O co z nią chodzi? I już tłumaczę. Bardzo fajna rzecz, której jest mnóstwo ustawień, tak jest. Ale nas na dzień dobry interesują właśnie te creature'y. Tak jest, możecie sobie coś niecoś pokombinować z właśnie z potworkami, mobkami. Już o tym mówiłem, że stosując tyle modyfikacji, które właściwie ja sam używam, tak? Terraheim i tak dalej. No nie mówię już o Epiglucie, bo to bardzo, bardzo boostuje jakby postać gracza, tak? Ale chcielibyście mieć jakieś większe wyzwanie, więc proszę bardzo. Dzięki tej modyfikacji możecie zmienić maksymalną ilość gwiazdek, czyli poziomów właściwie mobków, które będą się spełniły, do 5 gwiazdek. Tak jest, możecie sobie ustawić tak, że nawet nie będzie minimum 0, tylko wszystkie będą się pojawiały, na przykład 5-gwiazdkowe. Mało tego, możecie również dodać waszym niemilcom, waszym przeciwnikom jakieś obrażenia od żywiołów, jak najbardziej, plus jeszcze jakieś dodatkowe specjalne efekty. Więc to je dodatkowo wzmocni, mogą zadawać jeszcze większe obrażenia, mogą mieć więcej życia, mogą być twardsze, szybsze i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, również możecie ustawić sobie, kiedy w ogóle mają się pojawiać. Możecie po prostu ustawić poziom trudności i jeszcze drugie możecie sobie ustawić, żeby nie to zależało od ubitych bossów, tak, od dystansu, od waszego, od spawnu, tak. Od punktu startowego, albo po prostu od wieku świata, tak? O tego, ile dni żeście przegrali w grę. Więc im dłużej, tym więcej będzie się pojawiało hardkorowych mobków. Tak jest, moi drodzy, można również jak najbardziej zwiększać rozmiar tych mobków. Też jest taka możliwość. Można im dorzucić jeszcze więcej, manualnie po prostu, można im dorzucić jeszcze więcej życia na każdą gwiazdkę, tak? Im wyższa gwiazdka, tym więcej one tego życia będą miały. I jeszcze dodatkowo można wzmocnić sobie bossów. Bossowie też mogą mieć kilka gwiazdek. Więc jeśli ktoś z was cierpi na zdecydowany brak wyzwania, to polecam jak najbardziej tą modyfikację, ponieważ no, spotkanie 5-gwiazdkowego fullinga z dodatkami, z dodatkowymi obrażeniami od żywiołów, jeszcze z jakąś odpornością na żywioły, no to już może zacząć się naprawdę ciekawie. A jeśli tych fullingów będzie więcej, no to wiecie, o czym mówię. Zdecydowanie nie polecałbym tej modyfikacji, a zwłaszcza kombinowania z nią, może w ten sposób, zbyt wzmacniania przeciwników w samej, powiedzmy, wanilce. Jeśli byście tylko dorzucili na przykład tą modyfikację, zaczęli kombinować z mobkami, no to może być naprawdę, naprawdę ciężko. Także wiecie co, no tyle w kwestii właśnie tej modyfikacji. Polecam tym, tak jak powiedziałem, którzy mają niedosyt wyzwania, jakie stawia przed nimi Valheim ze względu na modyfikacje, które używają. Tak jak mówię, zwłaszcza jeśli chodzi jeszcze o modyfikację Epiglut, która ci z was, którzy oczywiście grali na tej modyfikacji, wiedzą, o czym w tym momencie mówię. Że to naprawdę, naprawdę jesteście w pewnym momencie już tak hardkorowi, że nic nie stanowi dla was przeszkody. No ale proszę bardzo, tak jak mówię, fullingi 5 gwiazdkami może być ciekawie. Dobra, moi drodzy, co ja w ogóle robię na równinach? Co ja w ogóle tutaj robię w miejscówce u Jagluta? Spokojnie, nie będę z nim walczył, bo mi się póki co nie chce. Wiecie co, ja przyszedłem sobie tutaj poszukać jeszcze... O, widzimy tam fullinga. Przedstawiciel fullingów jest sfuzowany... Ma dodatkowe obrażenia od mrozu. To będzie zajebiste. O, proszę bardzo, a ten obok niego ziomek ma jedną gwiazdkę na zielono. On jeszcze ma regenerację.
Zobaczmy tego berserka. Czy ja go stąd zobaczę? Może być ciężko. A pan szaman? Nie, pan szaman jest zwykłym szamanem. Ale słyszę, chyba się tutaj gdzieś biją, czy mi się wyda... A, dobrze mówiłem. Weź, spadaj na drzewo. Tam walczą z tymi. O... No, Bożeż, ty mój, jak one się nazywały? No, te glutki. Glutki, hardkorowe glutki. O... Dobra, zaraz zobaczymy, czy przyjdę na C, nie? Tu jest trzygwiazdkowy fulling. Jednogwiazdkowy to jeszcze... Aha, one się robią oczywiście większe, to możecie zauważyć. Dobra, to żeśmy zblokowali, więc nie było tragedii. Tu są zwykłe fullingi, to one mi mogą naskoczyć. Ja się trochę boję tego gościa tutaj. Bang, stary. Dobra. Byłem w stanie cię jakoś tam zblokować. Jestem... Ile ty mi zadałeś? 20 obrażeń. Dobra, nie jesteś może jakimś wielkim hardkorem w tym momencie. Ale depsy jednak masz niezłe. Jestem ciekawy, czy zadziała to jeszcze na mobki z Monsteronomicona. Bo oczywiście nie jest wyłączony. Bardzo chętnie to sprawdzę, bo jeśli tak, no to sorry Winnetou, ale wyzwanie będzie jeszcze cięższe. Zresztą sami widzieliście, jak wygląda to z potworami właśnie w Mistlandzie. Oj tu, dziadego. O, ty jesteś curious, jest ciekawski. Ojej, ojej, panie kierowniku. O, matko, tu przyszły te ziomy. O, ciebie też, ty jeszcze coś tu dostałeś, ale ty jesteś twardy, kurde, rozroście ty. Iż ty, bo, ale depsy, stary, umrzyj. Aha, ja cię w ogóle nie trafię z tego wynika tutaj. Dobra, ja to zblokuję może. Może się troszeczkę cofniemy. Bo ja ciebie, gościu, w ogóle nie mogłem właśnie. Ja ciebie nie mogłem trafić, bo ty sobie na skale, cwaniaku, siedziałeś. O, i tam jest... Kim ty jesteś? Bo ty jesteś coś duży. Berserker, jedna gwiazdka, plus jeszcze trucizna. Ciekawe, ciekawe. Co nie zmienia faktu, że bardziej interesuje mnie to, jak to wygląda z mobami z Monsteronomicona. Czekajcie, kawałki metalu... O, właśnie, ja chciałem tego. Ryżu. Bo ryż trzeba, tak, ryż jako dodatkowe jedzonko, prawdaż, jest, a bardziej nawet trzeba, bym powiedział, je zasadzić w na równinach. Więc o to chodzi, bo ja sobie wszystko oczywiście posadziłem u siebie w ogródku i wszystko oczywiście szlak trafił, no jakby się można było domyślić. Czekajcie, ja zmienię kamyk, ja nie popełnię tego samego błędu, spokojnie, jak ostatnim razem. O, czekajcie, aha, tam jest. Aha, dobra, tutaj są smolaki. Chodźcie, smolaki. Chodź, panie smolaku. To mi się nawet udało zablokować. A teraz nie. Aha, ty jesteś smolak tutaj, czy nie? Tak, to jesteś tu jednak. No, niezłe depsy. Trudno ukryć, że tak. O, ty jesteś zwykły rozrost. To ciebie udało się skasować dość szybko. Gdzie jest? A, tu jesteś, kurde. Bo w nocy to tak dość ciężko się was wypatruje. O, i ty jeszcze szybki jesteś. Jednogwiazdkowy rozrost i to szybki. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie są dostępne efekty, jakie mogą się pojawiać u mobków, to oczywiście jest to wszystko ładnie rozpisane na Nexusie. Na Nexusie jak najbardziej możecie tam wszystko poczytać. Jest to tam wszystko dość skrupulatnie opisane. Więc możecie się dowiedzieć, na co po prostu traficie. Matko, jak tu jest ciemno. Dobra, ja tu oczywiście nie będę wchodził. Ja byłbym bardziej zainteresowany kierunek mglisty las. I czy te obrażenia od... kurczę, od żywiołów, tak? I to wszystko, czy też działa właśnie na... O, są pająki. Chodźcie, pająki. Pająki. Halo. Zaraz mi coś powinno na głowę przynajmniej tutaj zeskoczyć. Jeszcze nie. O, jesteś. Dzień dobry. Ty jesteś zwykłym ziomem. Dobra, normalna kasacja, ty jesteś też zwykły. Nie wiem, czy wy się powinniście. Aha, wy musielibyście się zespawnić na nowo.
żeby w ogóle, tak, żeby wam tu wpadły jakieś nowe dodatki, tak? Z Creature Control. Więc wydaje mi się, że będę się tutaj... Czarownik, czarownik. Pancerny czarownik, panie, ty patrzcie go, nie? Armored gość jest z jedną gwiazdką. Jaki hardcore, nie? Kurde, twardy zawodnik. Szym, panie, co tu się w ogóle... Kurde, panie, o ja, a ty skąd się tu wziąłeś, gościu? Dobra, ciebie wykasuję. Jest jeszcze jeden, aha, zwykły, dobra. To on też sobie... Matko, jaki ty chopie jesteś czarownik, czarownik, nie? Oczywiście poza poziomem trudności, tak? Możecie również ustawić sobie, żeby mopki miały na przykład lepszy drop. Jak najbardziej. O, dobra, wypaliło cię. Stary, świetnie. Po prostu świetnie się składa. O, pająki. Czy pająki coś dostaną? Bo na razie widzę, że niekoniecznie. Co tam jest? Aha, to jest macka. Proszę. Macusia też dostała gwiazdkę. Ale niewiele jej to pomogło, bo była mięczakiem. Dobrze, więc jakby nie było, crash testy zostały wykonane. I tak jak najbardziej Creature Control dodający właśnie obrażenia od żywiołów. Matko, ale ciemno, dobra, jednak nie. Działa również na wszystkie mobki z Monsteronomicona. Nie wiem jeszcze jak jest z pająkami, czy te zeskakujące z drzewa to one tu już zawsze były. Czy po prostu muszą się tutaj, nie wiem, zespawnić. Chociaż jest ustawienie jak najbardziej odnośnie spawnu. Tak jest, możecie sobie zwiększyć spawn. Szybciej po prostu będą się mobki pojawiały. Jest to tam też do ustawienia. Chyba domyślnie z tego co pamiętam jest ustawione. Jest to ustawione na 20 minut. Czyli jeden dzień gry, doba gry, tak? W ten sposób. Więc jak najbardziej z tym też możecie pogmerać. Dobra, ja zdobyłem co chciałem zdobyć. Tak, mam cały jeden ryż. Ja bym tego nie chciał... O, dobra, czekajcie, może już nie jest tak ciemno? Dobra, już nie jest tak ciemno. Gdzieś tu powinien stać portal. Oczywiście... Czy ja go mam zaznaczonego na mapie? Nie, bo po co? Świetnie. Bardzo się cieszę. Jeszcze w tej mgle to już w ogóle jest mega pomocne. Czekajcie, gdzie ja tu miałem postawiony portal? O! To jest ten fooling. Wow, patrzcie, jaka banda szkieletów, nie? Dym. Ciekawski szkielet i zwykłe szkielety. Gięcie cholery. Uratowałem cię, foolingu. Znaj pańskie serce. Dobra, gdzie jest portal? Właśnie, teraz jest kurde pytanie, gdzie jest portal? Bo tu kompletnie nic nie widzę, nie? Zresztą tak się kończy, jak się szlaja człowiek w nocy i to jeszcze po równinach i to jeszcze we mgle. O, cholera, widzę go. Jest tutaj, jest on. Wiecie, bo coś chyba we mnie strzela. Oczywiście kompletnie nie mam pojęcia skąd. To będzie atak ze mgły, tak? Czy nie? No halo? Chłopaki, jest tu ktoś, przepraszam? No bo nie chciałbym, żeby mi zniszczyli portal, jak ja stąd się wyniosę za chwilę. Nie wiem, czy te goście tu są. Jesteście tutaj, czy nie? Chyba nie. Dobra. Ja bym chciał, na razie nie do domu, ja bym chciał od razu wrzucimy się na... O, właśnie, na równiny. Bijemy sobie na równiny, tam posadzę ten ryż. No ja wiem, że rozsadzanie z jednej sadzonki to może dupy nie urywa. Mimo wszystko. O, proszę bardzo. No pięknie tu sobie mój jęczmień rośnie. Na razie go i tak więcej nie potrzebuję. Dobra, zasadźmy sobie... O, ryżyk, proszę, cyk. Panie ryżu, o ty fulingu ty. A skąd ty się tu, chłopie, wziąłeś, ty im powiedz? Przecież, mój drogi, ciebie to w ogóle nie powinno być, bo ja tu mam warsztaty rozstawione. No, dobra, umarłeś, ciebie mamy z głowy.
Jeszcze jakiś fooling może tutaj? Coś? Tak? Nie? No dobra, wiecie co? No to ja sobie tutaj tak na wszelki wypadek... Nie wiem, czy ja mam drewno w ogóle przy sobie. O, pewnie nie mam drewna. Oczywiście, że nie mam drewna, no bo jakby mogło być inaczej, żebym ja miał przy sobie drewno. Czekajcie, pozbądźmy się tego. Tego chyba będzie... O, tak jest. Tego jest drewno. Daj mi drewno, synek. Tu jeszcze... O, tu pewnie będą skóry. No tak, bo ich dachy są robione ze skóry jeleni. I tak dalej. Okej, szkoda, że nie ze skóry loksów. Też bym nie pogardził. Dobra, szybkie ogarnianie drzewa. I co ja chciałem zrobić? Ja tu chciałem postawić warsztacik. Tak jest, tu sobie postawię, co by mi się tu nic nie pojawiało. Proszę bardzo, dzień 178, jak miło. Dobra, nawet powinno wystarczyć, myślę. Dobra, robimy tak. Ryż rozsadziłem, znaczy rozsadziłem to za dużo powiedziane. Jest jeden ryż, niech sobie rośnie. My spadamy do domu. Dobra, mamy ustawiony dom, więc spadamy do domu. I tak, moi drodzy, wracając do tego, co robiłem wcześniej, czyli budowanie... wieży czarodzieja. Czemu w ogóle uderzyłem w ten ryż? O co chodziło z tym ryżem? No, z tym ryżem chodziło o to, żebym też chciał kuchnię w końcu zrobić. Matko, ale mi się tego tu narobiło. No, to sobie mogę dać. No, oczywiście świniaki się boją, standardowo, wiadomo. Bo tu się piec zapalił na takie życie. Ale tak jak mówię, no ja bym sobie też jakąś, kurczę, no maknął kuchnię, czy coś w tym stylu. Bo kurczę, no raz, że to fajnie wygląda, te wszystkie te grille i tak dalej. To jeszcze bardzo mi się podobają te choćby niebieskie jajka drakonów. Oczywiście dropiąc drakonów, to co wam mówiłem bodajże w ostatnim odcinku. I jak mnie najechały właśnie drakony, miałem najazd. O, właśnie ciekawe, bardzo ciekawe, że niemal od 20 minut nie mam żadnego najazdu. Aż jest to, powiem wam, dziwne. Tak. Bo ostatnio jakoś bardzo, bardzo się to tu zrobiło napastliwe. Dobrze, wracając do mojej przewspaniałej wieży. Tak, moi drodzy, zrobiłem okna. Zrobiłem okna, tak jak mi też radziliście, no bo całkowicie o nich zapomniałem. Na razie tylko dwa, tak? Dwa małe okienka. Ja się muszę jeszcze zastanowić tu nad jakąś symetrią, czy czymkolwiek w ogóle innym. Żeby tak, żeby moja wieża nie wyglądała jak wielka po prostu studnia. No tak, ja to jak najbardziej ogarniam. Całkowicie wręcz bym nawet powiedział. Planuję sobie, tak jak mówiłem, zrobić na samym dole... co sobie planuję zrobić? Lochy. Ja bym tam postawił kilka klatek. Nie wiem, wrzucę pewnie na moment, na chwil kilka modyfikacji właśnie ze zniewoleniem foolingów. I wrzucę sobie tam jakieś foolingi, żeby tam siedziały w klatce. Albo zrobię im... Nie, w sumie nie. Foolingi tam będą siedziały. Nie foolingi, co ja gadam. Szarzeły. Szarzeły, a... właśnie. Teraz nie pamiętam, bo ktoś z was... Moi drodzy, i to chyba nawet na Discordzie, na moim Discordzie, na którego zresztą zapraszam was wszystkich jak zawsze, wspominał o modyfikacji, która może, dzięki której, o może w ten sposób, dzięki której można, dzięki której można, o Boże, tame, oswajać, matko, słowo mi uciekło, oswajać wszystko. Wszystko, wszystko, bo ja na przykład byłbym chętny oswoić sobie foolingi. Może trolle niekoniecznie, ale te małe, wredne france foolingowate ja bym chętnie zniewolił, żeby siedziały u mnie w celi. Tak jest, ja bym to tak po prostu widział, szczerze wam powiem. I jeśli ktoś z was, zwłaszcza ten ktoś, kto mi to mówił, a teraz kompletnie nie pamiętam, kto to był, dałby mi namiar na tą modyfikację, bo cóż, szukałem ją na Nexusie. Czegokolwiek w ogóle w tym temacie i jakoś, no niestety nic mi się tam nie kleiło po prostu do tego. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, bo tu jakaś, tu się chyba krzywość zaczyna pojawiać. Wydaje mi się, że tak. Czekajcie, jak to z tym murem tu jest? Raz, dwa, trzy i tu powinien być jeszcze jeden, tak? Nie. Ten powinien już iść w ten sposób. Ty powinien robić na 3 obrocik, 1, 2, 3,
Znowu obrocik. Jeden, dwa i trzy. Ale dalej, stary. O, właśnie. Teraz obrocik o jeden, jeden, dwa. No i... Nie, no okej, dobra, zeszło się to, bo jakoś mi się wydawało, że tu się... Chociaż wy... Albo się wydaje, bo no jest to tu takie jakieś dziwnie wygięte, nie wiem dlaczego. Dobra, ale o co chodziło? Tak, bo ja tu chciałem oczywiście dokończyć tą podłogę kolejnego piętra. To poniżej, tak jak już je urządziłem, może coś tam jeszcze dorzucę. To stwierdziłem sobie, a co by nie, poszaleję, zrobię sobie po prostu recepcję. Może sobie jakąś mroczną elficę tutaj zatrudnię, co by się działa w tej recepcji. Będzie przyjmowała wszystkich petentów na spotkanie ze złym czarnoksiężnikiem, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale to się jeszcze zobaczy. Jeśli uda mi się to ogarnąć, chociaż kurczę, czekajcie, ja wam kiedyś przecież mówiłem o modyfikacji Pop Village. I też ktoś z was, i oczywiście znowu nie pamiętam kto to był, mówił mi, że ta modyfikacja już ładnie sobie hula. Więc kurczę, dlaczego by nie? Ja bym sobie jak najbardziej super chętnie przygarnął tutaj jakieś paru strażników. Może się wygeneruje też NPC-ka, tak, którą bardzo chętnie bym tutaj sobie zatrudnił jako asystentkę, tak, sekretarkę. O, sekretarkę złego czarnoksiężnika. Czy mi coś wystaje ze ściany? Nie, nic mi nie wystaje, świetnie. Dobra, to czekajcie, to jeszcze mogę podciągnąć oczywiście tutaj tą podłogę. Tylko muszę, o właśnie, ja muszę robić na pełnych elementach. Chociaż tu mi znowu mi się już wydaje, że jest coś krzywo. Mi się to schodzi, wszystko schodzi. Dobra, nic mi nie wystaje stąd. Dobra, teraz musimy użyć oczywiście elementów tych mniejszych. Stary, i co znowu? O, to będzie skakało. Nie, jest ok. Jest ok, tragedii nie ma. Ale wycelować w to, no to już nie jest takie łatwe. Czekajcie, tu będę, nie wiem czy mi się to tam uda zatkać tą małą dziurę. O, to jest świetnie. Tu nam wejdzie jeszcze jeden hyc. Aha, kompletnie w ogóle ani pół. Co się tu w ogóle dzieje, halo? To masz być prosto. Tu mi się robi szpara, nie wiem dlaczego, chyba to muszę jednak, chyba to jednak muszę wrzucić tutaj. Okej. Dobra, spoko, to się nawet udało. Dobra, tym zaklejeniem dziur to się, ja się jeszcze zajmę oczywiście. Tu mamy jeszcze jedną dziurę. Tymi mniejszymi, bo to będzie trochę roboty. Zresztą widzieliście ostatnim razem, Boże, nie mogę sobie trafić. Dobra, widzieliście ostatnim razem, to jest trochę męczenia były, ale ja lubię takie rzeczy, żeby to było wszystko wykończone. Bardziej, no sorry, umówmy się, ale każdy poważny, zły czarnoksiężnik i tak dalej, no nie może mieć dziur w podłodze, co nie? Dobra, i to piętro byłoby skończone. Tak, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Tylko co ja bym na tym piętrze chciał? Co ja bym tutaj chciał? No na pewno oczywiście dokończyć te schody, bo wyglądają przepaskudnie. Znaczy nawet nie tyle schody, co... znowu krzywo. Obróć to... O, tak jest, bardzo ładnie. To sobie mogę dać tutaj. Tu będę musiał co? Będę to musiał jeszcze... wyskocz na mur, stary. Zrób to dla mnie. Okej, dobra, pyk. Dało radę? Powiedzmy, że tak. Teraz ja bym znowu musiał zrobić ten sam myk, co na dole. Tak, ja to robiłem w ten sposób. Tylko dlaczego teraz to wygląda beznadziejnie, a wtedy wyglądało tak w miarę? Bo ja tu pojechałem dwa razy prosto. No tak, bo ja pojechałem tak, jak idą te schody. Oczywiście, że tak. W ten sposób. Dopiero tutaj zacząłem... Czekajcie, tu zacząłem wyginać. Śmiało. O, ciało, dobra. Tak by to powinno iść. Aha, i tu by powinno iść jeszcze dalej. Bo tu idą dwa schody... dwa elementy schodowe prosto. No i myślę, że okej. To można byłoby tutaj wyprostować. Dawaj stary, z powrotem na górę. Tą podłogę tu będzie można... O, właśnie, pytanie, czy tą podłogę uda się tutaj zatkać?
To jest jakby bardziej interesująca mnie kwestia. Właśnie, spróbujmy. Javor, co ty chłopie z tym teraz zrobisz? Bo jak ja rozumiem, że jak jadłem tu, no właśnie, to będzie wystawało. Ja tego oczywiście tak nie chcę. Jeśli ja na przykład to obrócę, o. No dobra, dupy to nie urywa kompletnie. Ale dobra, udałoby się to nawet je w jakiś tam sposób przytkać. No okej, okay, takie, wiecie, no, z lekka krzywe parkiety, ale ogólnie tragedii nie ma, tak? Dobra, okej. Okay. Wszystko ładnie, pięknie. Co dalej? No oczywiście ja nadal chciałbym ciągnąć tą wieżycę do góry. Nie będziemy kończyli na tym piętrze. Kuszą mnie oczywiście te kolumny, ale myślę, że te kolumny zastosuję dopiero wyżej. Nie wiem, jaka jest w ogóle ich integralność budowlana, jak to w ogóle tutaj się będzie miało jedno do drugiego. Muszę obrócić? Czy ja to muszę obrócić, żeby to wyglądało jakoś a la, powiedzmy, symetrycznie? Właściwie nie byłoby głupim pomysłem, żeby to wyglądało w miarę możliwości sensownie. Chodź stary na ten mur. O, dziękuję ci bardzo. Jezu, znowu nie trafiłem. Ah, damn it. Hit. O, jest. Proszę bardzo, można prosto. To ciebie też muszę tutaj zmienić zaraz. Bo to mnie się nie podoba. O właśnie, ja wiem, czego jestem mega ciekawy. Ja idę zaraz popatrzeć na moje wilki. A ja te wilki bym musiał w ogóle nakarmić. A loksy tam oczywiście robią zadymę, wiadomo. O co mnie się rozchodzi, moi drodzy? Mnie się rozchodzi o to. Jestem ciekawy, czy moje wilki, moje w ogóle mopki, tak, zwierzaczki, czy one, jak będą się na przykład rodziły nowe, czy one dostaną jakieś efekty gratisowe? Bo to byłoby fajne. Powiem wam, że to byłoby fajne. Dobra, idę nakarmić te wilki. Ja muszę nakarmić te wilki, żeby one tam robiły swoje wilcze sprawy i mi się tutaj wilczątka pokazały. Chociaż widzę, że ten się tu jakoś dziwnie świeci. Lightning Infused Wilk. Damn. Jesteś co? Agresywny wilk, proszę bardzo. O, Judyta dostała, jest ciekawska. Proszę, Wacław też jest ciekawski. Regeneracja i dostałeś ogniem. Tak faktycznie, ty się jakby kopcisz, gościu. Kurde, panie kierowniku, fajnie. A ty co? A, Manfred, jesteś po prostu Manfredem. Dobra, spoko. Dobra, czyli moja ciekawość została tutaj jakby zaspokojona w tym momencie, moi drodzy. Nawet nie będę musiał robić tego. Czyli one, ciekawe jak to działa. Czyli wszystkie mopki, które już istnieją na świecie, właściwie są nadpisywane, wychodzi na to. O, właśnie, czekajcie. A jak się miewają moi więźniowie? Jak się miewają moi więźniowie? Czy moi więźniowie są jakimiś hardkorami? Czy jesteście z lamusami? A, ja cię tu chyba nie zobaczę stąd, co? Ja bym musiał otworzyć, jak ja otworzę, ty mi uciekniesz, gościu. Ja znam takich jak ty. Wyglądasz podejrzanie, ci powiem. Ty masz chyba jakąś tam gwiazdkę. Czy ja tam jestem w stanie wskoczyć? Dobra, spróbujmy. Bęk, stary. Nie, ty jesteś zwykły szarzeł. Siedź dalej. A ty? Mały dziadygo? A, ty jesteś zwykłym szarzełkiem. No to siedź tu dalej, okej. Okay. Czyli jesteście lamusami. Tu jakby się nic z wami nie zmieniło. Spoko. Dobra, moi drodzy, wracamy. Dobra, nie wygląda to już jak studnia. Jest ok. Te kolumny tam w tle robią takie wrażenie, nie? Szkoda, że krzywo stoją jedna z drugą. No super, że sobie kościoszlama odpaliłem. Zawsze lubię sobie kościoszlama odpalić do budowy. Oj, czy to się rozsypie? Pękniesz sobie, czy sobie nie pękniesz? Dobra. Oczywiście odpadły. Wiecie, o co chodzi z tymi kolumnami? Ja bym oczywiście tych kolumn chciał też użyć, bo mi się bardzo podobają, ale ja nie chciałbym stawiać głównej konstrukcji jakby właśnie na tych kolumnach.
Dlaczego? Bo skończy się to dokładnie w ten sam sposób, w jaki skończyło się po ostatnim update'cie, kiedy używałem jeszcze w poprzedniej serii modyfikacji Build It, która dodawała właśnie elementy budowlane i później jak wszedłem do świata, to się okazało, że nie mam dachów, ścian i tak dalej, i tak dalej, i skrzynki mi w ogóle, mnóstwo ekwipunku mi poznikało, więc wolałbym zostać przy standardowych pojemnikach, tak jeśli chodzi o skrzynki i tak samo konstrukcja. Jak już męczę się z tą wieżą, jak już postanowiłem powiedzieć A i B i tak dalej, no to wolałbym, żeby ona przetrwała, żeby jak coś, no to żeby szlak trafił, powiedzmy później górne piętra. Może w ten sposób będzie mi mniej żal. O, może tak. Chociaż rzeczywiście jest jeszcze opcja, żebym po prostu nie odpalał tego świata, póki nie zostaną zaktualizowane później po update'cie mody. Tak, no jest też taka możliwość. O właśnie, a tak gadam o tych update'ach ludziska, ale przecież dzisiaj był mały mikro update'cik. Nie wiem, czy wiecie. Coś tam poprawiali ogólnie, jakieś tam straty, taty. Dupy nie urywa. Czy co, jakąś tam lekko z optymalizacją. Coś tam, jakieś chyba spawnery usunęli z mglistych krain. To, żeby się. Aha, już wiem. Żeby nie pojawiały się. Żeby coś się nie pojawiało. Smoliste doły. Żeby smoliste doły nie pojawiały się na łączeniu biomów. Żeby się pojawiały tylko i wyłącznie na równinach. No, także. A, wiem co jeszcze. Jeszcze coś z regeneracją. Coś jeszcze z regeneracją życia u mobków. Chyba u wszystkich mobków i u bossa zresztą tak samo, u bossów, że coś tam było z nie tego. Nie wiem, ja nie zauważyłem. Chociaż trudno powiedzieć, trudno jakby zauważyć jakieś nieścisłości czy problemy, jak ma się tak nadźgane modyfikacji, tak? Już właściwie nie wiesz, czy to jest problem gry, czy to jest problem którejś modyfikacji. Jakby nie było. Słuchajcie, ja bym to musiał tutaj. Teraz dobrze robię, no bo oczywiście, że to dobrze robię, tylko o właśnie, o to mi chodziło. Tutaj musimy sobie przejechać dalej. Okej. Teraz muszę jeszcze rzucić okiem na nowe elementy budowlane. Czekajcie, coś tu popłynąłem z tym, widzę. Właśnie. Czekajcie, na co ja chciałem spojrzeć? Aha, ja miałem spojrzeć na wiaderko. Na wiaderko miałem patrzeć, to nie, czekajcie, tu była kuchnia. O, świat mi się nawet zapisał, świetnie. Nie, czekajcie, tu były dekoracyjne, spoko. Nie. Odyn. Młotek Odyna. Różne dekoracyjne drzwi tu były. Właśnie, co tu było z kamienia? Hard Rock Pillar, no to tu jest akurat standard. O, czym one się różnią, przepraszam? A, że kolorem niby, tak? Ale chyba coś jest nie tak, bo ona jest prześwitująca, czy mi się wydaje? No oczywiście, że tak, że prześwituje. Coś jest. Nie wiem co, u mnie chyba jest jakiś problem. Zresztą widzieliście te fioletowe, jakieś tam gwiazdeczki, powiedzmy, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czym to jest w ogóle spowodowane, ale teraz sobie pomyślałem, tak jest. Ja sobie teraz pomyślałem taką myśl. Ja bym sobie tutaj postawił coś takiego. O. Wiecie, o co chodzi? Oczywiście obniżę to, bo ja bym chciał sobie tu zrobić balkon z widokiem na chyba tą arenę, mi się wydaje. O, wejdźmy tutaj. Czekajcie, raz, dwa, trzy. O, wyjdziecie prosto. Tego się tutaj pozbędziemy. Dobra. I ja bym sobie tutaj życzył. O, ja bym sobie życzył coś takiego. A, pytanie, tylko teraz pytanie, jak to będzie do tego, do wszystkiego pasowało? Bo widzę, że na razie średnio nijak. Znaczy, chociaż dobra, do właściwie balkonu, który tam postawię, to i tak będzie ok. Czy ja tu jestem właśnie? Ja to bym chciał. Nie, tylko nie tymi, tylko ja bym chciał tymi, o, zwykłymi, standardowymi, proszę bardzo. Ja jestem w stanie to tutaj jakoś zakleić tą dziurę, bo mi się to bardzo nie podoba. Taką tu wstawimy, no
niby by się pokrywała, tylko nie w ten sposób, w jaki ja bym chciał. Ja dopasowując do tego, na przykład byłbym w stanie z tym wymanewrować, żeby to schować. O, czekajcie, tu by się może nawet udało. Oczywiście, żeby się udało, bo dlaczego miałoby się nie udać, prawdaż? No dobrze, tam to trochę wystaje, ale tak jak mówię, to będzie wyjście na balkon. Na taras. Ja tam będę patrzył albo na swoich niewolników, albo na walczących gladiatorów. Tylko, że jeszcze muszę ogarnąć, jak to zrobić. Coś będę musiał, czuję, że coś będę musiał pokombinować z tymi, kurczę, z tymi NPC-ami. Pop Village, tak jest, ja muszę stestować Pop Village. Żeby mi się tutaj zaczęli pojawiać, NPC-owie. Znaczy nie tutaj dokładnie, tylko po prostu w moim świecie, o to mi chodzi oczywiście. Żeby mi się w tych wioskach, które... Zresztą ja już chyba nawet jedną tutaj gdzieś oczyściłem. Tego co pamiętam, bo ja to wtedy testowałem. To było jakoś chyba świeżo po update'cie. Tego co pamiętam, ale oczywiście mogę mieć sklerozę, bo już jestem stary. Nie wiecie, o co chodzi. Dobra, to piętro byśmy mieli skończone. Aż mi się ściemniło i nawet nie zauważyłem. Dobra, i zrobimy sobie tak. Jakie ja tu mam dostępne światła? Ja będę chciał niebieskie. Właściwie dlaczego by nie? Jakbym sobie na przykład postawił tutaj. Powiedzmy, że zrobimy troszkę symetrii. Chociaż wiem oczywiście, że jak się nadźga też za dużo pochodni, lamp i w ogóle źródeł światła, to FPS-y zaczynają uderzać głową o ścianę. Wiecie o co chodzi. Ale spoko, prezentuje się ok. Myślę, dobra, tam by był balkon, tylko co ja zrobię na tym piętrze? Może pracownię alchemiczną? Kurczę no. Jest to jakaś opcja, wiecie co? Jest to jakaś opcja, żeby pracownię alchemiczną zrobić tutaj. No tylko oczywiście ściany trzeba pociągnąć do góry. Ale dla mojej po prostu zwykłej, dzikiej satysfakcji ja bym sobie tutaj chciał... O! To jest podwójna? Nie, podwójna mnie nie interesuje. Ja bym był zainteresowany bardziej pojedynczą. Ja, jeśli to będzie pracownia alchemiczna... Ja muszę tu mieć książki, tak? Wiedza tajemna i te sprawy. Powiedzmy, o, coś takiego. Powiedzmy, że na razie tak. Co ja bym tutaj jeszcze potrzebował? Co to jest? Item stand. Włócznia, kurde, panie. Kto by pomyślał, a to jest co? Jakiś vertical? A, dobra, już ogarniam. To jest... To, co robi się ze szlachetnego drewna i gwoździ, czyli trzymadło na przedmioty. Tak jest. Ktoś mi ostatnio o tym też mówił, że tutaj to jest dzięki klaterowi, jest to do wytworzenia po prostu z drewna, tak? Takie coś. Tu mamy, kurczę, kamienną skrzyneczkę. Czy kamienna skrzyneczka wpasuje się tutaj w temat? Ja myślę, że ona się wpasuje tutaj. I pytanie moje jest teraz takie, czy ta skrzyneczka w ogóle jest? Jest, proszę bardzo. Jest jak najbardziej użytkowa. No to całkiem spoko. Dobra, co ja bym chciał jeszcze na tym piętrze? Co ja bym chciał na tym piętrze jeszcze? Co to jest? Aha, to był zegar z kukułką, tak jest. O, Stash Book. Aha, czy ja bym sobie mógł tutaj jeszcze, na przykład jakbym chciał, to używając drewna mogę sobie postawić jeszcze książki, tak? Dlatego, że tak, czy ja mogę właśnie zrobić stojące książki? Przepraszam bardzo, takie jest moje zapytanie. Duża skrzynka z kamienia. Spoko. Altar with candle? A pokaż mi to, jak to wygląda. A, takie coś. Dobra, ale to chyba mnie mniej interesuje. Myślę, że tak. Tu byśmy sobie przy tych książkach postawili na pewno stolik. A szkoda, że nie ma więcej... weapon rack, też spoko, ale to nie tutaj. Szkoda, że nie ma więcej rodzajów jakby książek. Wiecie, o co chodzi?
To sobie zostawimy tutaj więcej kolorów. O, o to mi chodzi. Czy w dekoracyjnych tutaj. A nie, czy tu przecież. Stojąca książka. Chcieliście stojącą książkę? Macie stojącą książkę. Tylko oczywiście ta stojąca książka będzie stała sobie tutaj. Bo wiecie, podobno jest tak, że ktoś chce uchodzić za inteligentnego, no to ma szafki pełne tych książek i tak dalej, nie? Nie mówiąc o tym, że ja za plecami mam szafkę pełną książek, ale nieważne jakby co. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak. Urządzanie mojej wieży idzie jakoś do przodu. Nie zapominajcie, dla własnych wrażeń z Valheima, żeby wam się za szybko nie znudziło, dla zwiększenia poziomu trudności dzisiaj właśnie zaprezentowana modyfikacja Creature Control. Jak najbardziej link oczywiście jest pod filmem. Tak samo jak link do Discorda. Ludziska, przypominam, wpadnijcie, chcecie pogadać, chcecie o coś zapytać. Spoko, jeśli pytacie mnie oczywiście w komentarzach pod filmami. Spoko, nie ma problemu, ale polecam pojawić się na Discordzie. Tam jestem w stanie na przykład wyjaśnić kwestię właśnie modyfikacji, bo często mnie pytacie, jak coś zainstalować, a na Discordzie jest specjalny dział właśnie temu poświęcony. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapka, subek, no i oczywiście komentarze. Także tyle, trzymajcie się, do zobaczyska, hej!